Najgorsze jest to, że my nie mamy na to żadnego wpływu. Ja z jednej strony się cieszę, że w tym momencie się dosyć dużo o tym mówi, dlatego że to też pokaże jakby jury, że nie obeszło się to tak jakby bez echa, czyli będzie większa kontrola, mam nadzieję, na dużej skoczni. My od samego początku, już przed konkursem mówiliśmy, że ten konkurs będzie bardzo loteryjny i nie powinien się odbywać. Wcześniej skakały kobiety na treningu i miały odejmowane po 30 ponad punktów, więc to już pokazuje, że ten wiatr był około 5 do 6 metrów, więc to jest za dużo, tym bardziej jeśli 4 lata czekasz na olimpiadę i chcesz, żeby to było w dobrych, równych warunkach rozegrane, a taki konkurs się później trafia, to nie jest to łatwe. Nie jest to łatwo przeżyć, nie jest to łatwo zaakceptować przede wszystkim.